Legenda o powstaniu pieniska. Natalia Miłoszewicz. Dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było jeszcze miast, wsi, a tylko nieprzebyta puszcza, nad rzekę Nysę przywędrował młody chłopak o imieniu Pietrek. Był on bardzo biedny i samotny. Całym jego majątkiem było ubranie, które nosił na grzbiecie i siekiera, którą odziedziczył po ojcu. Długo wędrował, był bardzo głodny i zmęczony. Chleb i słonina, którą miał w węzełku, dawno się skończyły. Zapadł zmierzch, a wkoło niego była jedynie puszcza. Nie miał wyjścia, musiał tutaj spędzić noc. Rozejrzał się dookoła w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca na nocleg. Nagle zobaczył nad brzegiem rzeki maleńką chatkę. Pomyślał, że to chatka krasnoludków. Zajrzał do środka i stwierdził, że jest opuszczona. Za bardzo był zmęczony, aby zastanawiać się, do kogo należy. Zwinął się w kłębek, podłożył węzełek pod głowę i usnął. Śniło mu się, że jest w pięknej komnacie pałacowej. W kominku pali się ogień, po środku stoi stół sowicie zastawiony jadłem, przy którym na pięknym krześle siedzi król bobrów. Chłopak nie miał odwagi wejść do środka, bo przecież był biedakiem. Wtedy to król bobrów zaprosił go do siebie i kazał mu usiąść za stołem. W nagrodę za wymyślenie i opowiedzenie bobrowi pięknej historii chłopiec miał otrzymać tyle jedzenia, ile będzie mógł zjeść. Pomyślał nasz biedny chłopaczyna, co też takiego może opowiedzieć, by otrzymać to, co mu obiecano i zaspokoić głód. Niestety nic nie przychodziło mu do głowy. Kiedy już miał wstać i podziękować za dobre chęci ugoszczenia go, przyszła mu do głowy myśl, że może opowiedzieć historię swojej rodziny. A historia była następująca. Pietrek urodził się w bardzo biednej, ale pracowitej rodzinie. Pamiętał czasy, kiedy w skromnej chacie nie brakowało jedzenia ani ciepła. Przyszły jednak złe czasy. Wszystkich mężczyzn zaciągnięto do wojska. Panowały lata wojny. Matce coraz trudniej było zdobyć choćby skórkę z chleba. Czekali na powrót ojca i braci, ale oni nie wracali i już nigdy nie mieli powrócić. W niedługim czasie, kiedy nastała surowa zima, a mężczyźni nadal nie wracali, matkę złożyła ciężka choroba. Niestety mądre baby, które zajmowały się magią, czarami i ziołami, nie zdołały pomóc kobiecie. Wkrótce Pietrek został na świecie sam. Rozpalił ogień w palenisku, aby się rozgrzać i czy to z tęsknoty, czy płaczu, czy może z głodu, zasnął jak kamień. Obudził go gryzący dym i płomienie. Zorientował się, że jego dom płonie. Chwycił największą pamiątkę po ojcu, siekierę i chustkę, którą matka nosiła, i wybiegł z płonącej chaty. W ten sposób stracił wszystko, co miał. Nie miał rodziny, więc nie było dla niego miejsca na tym terenie. Wyruszył więc w poszukiwaniu szczęścia w nieznany świat. Czasem w drodze dobrzy ludzie zatrudniali go do pracy w zamian za posiłek. Jednak nigdzie dłużej nie zabawił. Jakaś dziwna siła kazała mu podążać w stronę zachodzącego słońca. Długo wędrował, miał różne przygody, spotykał różnych ludzi, a czasem jego jedynymi towarzyszami były zwierzęta. Zawsze zatrzymywał się niedaleko rzeki, aby mieć wodę do picia. Fascynował go otaczający krajobraz oraz misterne budowle tworzące go. Pewnego razu, kiedy odpoczywał w pobliżu takiej budowli, stała się rzecz dziwna. Nagle zerwała się ogromna wichura. Grzmiało i błyskało się. Wiadomo było, że nadciąga niebezpieczna burza. Bóbr, który budował właśnie tamę i ciągnął za sobą ogromną kłodę drzewa, został porwany przez nurt i przygnieciony kłodą. Pietrek nie zastanawiał się długo, wskoczył do wody i choć pokonanie fal i wiatru nie były łatwe, udało mu się uratować nieszczęśnika. Wydostawszy się z rzeki, zmęczeni do kresu możliwości, obydwaj padli na brzeg. Kiedy Pietrek otworzył oczy, zobaczył wokół siebie całą bobrzaną rodzinę. Nie wiedział, co myślą, ani co mówią we własnym języku, ale czuł, że są mu wdzięczne. W darze przyniosły mu kilka ryb. Chłopiec był bardzo głodny, upiekł ryby, posilił się i poszedł w swoją stronę. Na tym zakończył Pietrek swoją opowieść. Króla bardzo wzruszyła historia chłopca. Tak jak obiecał, ugościł Pietrka i zaproponował mu, aby z nim zamieszkał. Pietrka obudziły promienie słoneczne, które łaskotały go przyjemnie po nosie. Wyspał się i był wypoczęty jak nigdy dotąd.
Gdy wyszedł z chatki, jego oczom ukazał się dziwny widok. Na małym pieńku nad brzegiem rzeki siedział sobie bóbr i obserwował nieznajomego, który zajął mu mieszkanie. Chłopiec zrozumiał wtedy, że nareszcie znalazł miejsce, którego szukał, a sen nie był przypadkowy. Ukłonił się i przeprosił bobra. Jeszcze tego samego dnia rozpoczął budowę swojego domu. Ojcową siekierą próbował ścinać drzewa, ale narzędzie było zbyt małe. Robota nie szła tak, jak powinna. To, co zobaczył chłopak, przeszło jego najśmielsze oczekiwania. Bóbr za pomocą swoich narzędzi, czyli zębów, jak piła ścinał drzewo za drzewem. W niedługim czasie Pietrek wybudował dom i urządził się. Z czasem zaczęło przybywać w to miejsce coraz więcej ludzi. Wiedzieli, że ziemia jest żyzna, drewna pod dostatkiem, czysta woda, a w puszczy dużo pożywienia. Pietrek stał się dla nich wodzem i wzorem do naśladowania. To do niego należał wybór nazwy miejsca, w którym mieszkali. Długo myślał, bo decyzja nie była łatwa. Wtedy przypomniał sobie bobra siedzącego na pniu, którego zobaczył pierwszy raz, gdy się obudził. Wybór nazwy stał się oczywisty. Nowej osadzie nadano nazwę Pień, a herbem miejscowości była postać bobra. Wkrótce mała osada zaczęła się rozrastać, napływało coraz więcej ludzi, którzy uczyli się nowych rzemiosł. Jednym z zajęć ludności było wytwarzanie szkła. Zbudowano więc pierwszą hutę, której znalazło zajęcie wielu ludzi. W niedługim czasie mała mieścina zmieniła się w dość spore miasteczko. W związku z tym, że wywodzimy się od Słowian, do nazwy, którą nadał Pietrek, jego potomkowie dodali literkę S i powstała nazwa miejscowości Pieńsk.